W poprzednim odcinku moja dziewczyna została prezesem banku. Pojawiły się pewne komplikacje, ponieważ jeden z naszych klientów jest niezadowolony, ponieważ znikły jego pieniądze. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę, dlaczego pieniądze znikły. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Games. Zapraszam koniecznie na Szczypson Plusa, ponieważ tam pojawiają się odcinki z LEGO. Oczywiście linki do wszystkich moich kanałów macie w opisie. Powinniście wejść i zobaczyć po prostu, bo to LEGO przyjmuje się, lubicie, podoba wam się i mi się wydaje, że jest całkiem spoko. Słuchajcie, jesteśmy przed bankiem. Jest wieczór, a tam w banku jest, jak widzicie, jeden z klientów, który ciągle mnie napastuje, ponieważ jego pieniądze, jego srebro, które miał odłożone w banku, gdzieś zanikło. W dzisiejszym odcinku powiem mu prawdę, o której wy też nie wiecie. To ja ukradłem jego pieniądze. I zaprowadzę go dzisiaj do tych pieniędzy. Ja go robiłem w konia, ja go baitowałem. Chciałem sprawdzić, co on będzie robił takiego, jeżeli te pieniądze mu znikną. Sprawdziłem, okazało się, że będzie walczył. Czyli nie jesteśmy w stanie tak kogoś oszukać po prostu na pieniążki, zabrać tych pieniążków, żeby po prostu ich nie miał. Więc no, krótko mówiąc, nie możemy oszukiwać na tym serwerze niestety, więc będziemy dalej tylko księgowymi. Dobra, idę z nim pogadać, będę go dalej baitował cały odcinek, żeby po prostu myślał, że wiecie, że tych pieniędzy dalej nie ma, będziemy ich szukać. I ostatecznie na koniec mu je pokażę, zobaczycie gdzie. Dobra, a on jest na górze, kurczę, ja tu idę do tego biura, a on już prezesa chce tam atakować, ale go nie ma. Dobra, wchodzę tu na górę. Halo, dzień dobry. Halo, ile mam znowu na pana czekać? No, gdzie są moje pieniądze? Pytam po raz... Pana ja nie wiem, gdzie są pana pieniądze, to nie jest mój problem, wie pan. Pan słucha, ja poszukam w papierach, proszę nie zaglądać mi do szafek, proszę mi nie zaglądać do szafek. O, gdzie są moje pieniądze? Nie ma pana pieniędzy tutaj i nie będzie nigdy, proszę schować Tiger Sworda. Gdzie są pieniądze? Zaraz będziemy ich szukać, proszę usiąść. Widzi pan, co jest za oknem? Proszę zobaczyć za okno. Środek nocy, trzecia w nocy, kurczę. A pan mnie tutaj napastuje w banku i chce pan, żebym szukał, kurczę, pana pieniędzy. Bo jesteście bankiem, nie dopilnowaliście moich pieniędzy. Proszę mnie nie bić! Kurczę, bo zaraz ja wyciągnę Tiger Sworda, a mój jest potężniejszy lekko. Mój jest bardziej lekko potężniejszy. Nie, wygrywa co prawda ten, który pierwszy machnie, więc... No tak, to prawda. No proszę usiąść, ja szukam w papierach. Z tego, co wynika z papierów, pana pieniędzy nigdy tu nie było. Były moje pieniądze. Nie było tu pana pieniędzy. No to chodźcie bić. Taki nie, mądry jest. Założyłeś zbroję teraz, dobra, no. Chcesz nie, teraz bić? Ja już się nie bawię. Nie, teraz ja już się nie bawię. No właśnie, tak myślałem, dobra. Chodź, poszukamy tych pieniędzy. Chodź, pójdziemy zobaczyć na tablicę ogłoszeń. Mm-hmm. Dobra, u ciebie na odcinku robiliśmy tą tablicę ogłoszeń. Nie tak, było tych pieniędzy. Sprawdzimy po tych wszystkich miejscach, w których wtedy nam kazał ten złodziej chodzić i może w końcu się te pieniądze złodziej, w ja nawet znajdą. Wiem, kto jest ten złodziej. No kto? Pan! No ale ja nie mam tych pieniędzy, jakbym miał... Jaki ja bym miał sens w tym, żeby cię okradać z tych pieniędzy? Słuchaj. No nie wiem, na pewno duży. Patrz, jakbym to był ja, to na pewno bym to jakoś ugrał w taki sposób, żeby mieć te $1 000 000, bo jestem... Chcę pazerną pieniądze. Świnią. Dobra, proszę mnie nie obrażać. Tu, poszukiwany, na tablicy ogłoszeń nic innego nie ma, tutaj była ta tabliczka, szukaj w domkach. No i co? W tym domku było. No i było, ale zobaczmy, że ale coś tam jest. Już nic nie ma. No i już nic nie ma, czyli koniec tematu i chodźmy jeszcze pod most, zobaczymy, czy tam coś przyszło nowego. No nic tam nie będzie na pewno. No ale zobaczmy, bo ja jestem ciekaw po prostu, czy tam pan coś... Jest ciekaw. Ciekawe, czy tam czego coś... pan jest ciekaw? Tego, co pan no, sam napisał, ale nie, tak? Co ja nic nie napisałem. Robisz mi dalej w konia. Jakiego konia? Ja nic nie mam, nie mam tych pieniędzy, nie mam nic wspólnego z tymi pieniędzmi, rozumie pan. To nie ja jestem prezesem banku, nie ja pracuję w ochronie. Dobra, patrzę tutaj. Szukaj reszty srebra, to... no i zabrać to srebro. No kurczę, ty już masz tych sztabek trochę, co ci zależy na tym? Trochę? Trochę. Trzy tylko. Ale to jest ale dosyć sporo. 54. Ale wiesz, ile to jest pieniędzy? To już jest, kurczę, z pół miliona. Oj, widzisz, kolejnego creepera wysadziłeś. Patrz, jaka tu jest dziura. Patrz, jaką dziurę wysadził. O kurde. Ała! No i wpadłeś jak śliwka w kompot. No i widzisz, dziury i jeszcze raz dziury. To jest już trzecia dziura, którą dzisiaj zrobiłeś. Jak się z tym czujesz? Nieprawda, akurat była pana wina. Nieprawda, ty byłeś bliżej creepera, jak on wybuchał. Nie, no jak wybuchał. No tak. No jak dobra, już wybuchał. Dobra, chodź, idziemy poszukać tych pieniędzy gdzie indziej. Trzeba ja to załatwić. Dobra, później to załatamy. Teraz nie ma czasu na takie rzeczy. Proszę mi powiedzieć. No tak, nie ma czasu, gdzie są moje pieniądze?
Proszę mi powiedzieć. Nie wiem, gdzie są pieniądze za las. Rozumiesz? Chodź. Idziemy szukać pieniędzy. Gdzie, no jak dobra, myślisz? No dobra, no dobra, skoro ja ukradnę te pieniądze, to w takim razie pokaż mi, gdzie te pieniądze są. Gdzie skoro jest ja je mogłem ukraść. Gdzie jest mój dom? Ja już. To tam jest mój dom. Stary dom. Bo teraz mieszkałem w zamku. Zaraz możemy pójść przeszukać zamek, ale chodź tutaj. Tu jest mój dom, i... proszę bardzo. Proszę sobie go przeszukać całego. I a Rudera? Nie, tutaj, ho. Tu. Tu jest mój stary dom, w którym mieszkałem. Tutaj. Gdzie? A, tam. Tutaj i proszę bardzo, proszę, może pan przeszukać sobie tu wszystko. Ta szklarnia to jest tu pana nic, dom? Tu nic nie ma, krótko mówiąc, tyle w temacie. No widzę, tu za tymi drzwiami też nic nie ma. Bieda, tu jest, no nie, ale ten dom został już totalnie opuszczony, nie? Te pochodnie to nie wiem dlaczego tu się jeszcze palą w ogóle, jakim prawem, nie wiem. Nie A wiem, to tutaj? Nie oho, tu coś jest. No dobrze, proszę bardzo szukać. No jasne, że to tutaj jest. Tak? Widzi pan też tapki? Nie. No właśnie, no to dlaczego pan, widzi pan, to jest, nic nie ma. Au. No i widzi pan, wpadł pan jak siwka w kompot, teraz ja powinienem tutaj panu zrzucać jakiś ten, piasek albo żwir. I byśmy się pozbyli problemu. Ale pan tak nie zrobi. Wow. No wchodź tutaj, no nie zrobię, bo lubię pana, no i tu i na bok musisz. Pan nie lubi, gdyby pan mnie lubił, to by pan mnie nie okradł. No, dobra, udało się w końcu. Panie. Ja nic nie ukradłem, dlaczego ty mnie ciągle osądzasz? Bo to są moje pieniądze i pan je wziął. Ale ja, dlaczego ja, dlaczego ale ja? Ale ja! Się pan dlaczego już jąkał ja? Tych kłamstw swoich. Nie jąkam się od kłamstw, tylko jestem w szoku, dlaczego pan mnie osądza o takie rzeczy w ogóle. Nie wiem, w ogóle już się zgubili, ja już się zgubiłem, nie wiem gdzie jesteśmy. Dobra, mam to gdzieś. To pada dom. Ja tu mieszkałem, kurde, 15 lat temu. Ła. Pan się nie przyciska! Kurczę, gdzie ty jesteś? Dobra, udało mi się. Jak pan tam hopsnął? A już wiem jak. Ała! Pan mnie nie... Kurczę blade. Pan mnie nie... Ała! Ała! Nie! Ała, nie chcę! Jeszcze coś? Nie. Ała, ale dostałem bombę. Kurde, jakim cudem przeżyłem ten cios, w ogóle bez... Pan bez... zaraz dostanie kolejną bombę na dziąsku. Ale nie, ty jaki ty masz słaby ten Tiger Sword? Ja dostałem ciosa od ciebie z miecza i zostałem jeszcze 3 serduszka. A nie miałem no zbroi proszę. Na sobie. Nie, już teraz tego nie chcę sprawdzać. Podejdzie. Bo to było krzywo. Dobra, chodź, idziemy szukać dalej twoich pieniędzy. Ja gdzie proponuję, że... proponuję... Ja wiem, o kurczę. Ty żaba! No żaba! Widzi no i co, to? Że żaba? Gdzie ty jesteś? Tak. Tu jest żaba, tak. Dobra, o, ale co siedzi, kurde. Dumnie patrzy na strumyk. Dobra, ja proponuję, żebyśmy poszli do twojej wieży, bo ja czuję, że ty po prostu te pieniądze tam masz tak? I zapomniałeś o tym, że ty je tam masz. Tak. Aha, tak na czuję. Pewno. No? Na pewno. Czyli dobra, no, już wiemy, moi drodzy, już wiemy, kto ten, kto co? Ukradł mi pieniądze. Ale dlaczego? Szczypson ja. Ukradł mi pieniądze, teraz się czuję odpowiedzialny do ale tego, nie... wierzę go, osądzam, że przychodzę i go napastuję i teraz tam, wiecie, tak potajemnie podłoży i teraz wali nie, to na mnie. Ale nie, dobra, tam... dobra, idziemy obok siebie, żebyś widział, że tego nie mogłem podłożyć. Gdzie ty jesteś? Pewnie no. Tam byłeś przed odcinkiem albo nie, coś. Nie, przecież ja wlazłem na serwer z tobą razem. Mm-hmm. Nie, no naprawdę. No, ale ja nie wiem, czy tam coś jest. Ja mówię, żebyśmy poszli to po prostu sprawdzić, czy tam coś jest. Gdzie ty jesteś no, teraz? No tu na górce. Już... Czekaj, no bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Nieprawda, uciekłeś, ja jestem już w wiosce. Jak, że tam już obok siebie? No. A no to jeszcze jestem kupę daleko w tyłu, więc spokojnie, zaraz tam będę. Już tam lecę. Ja myślałem, że ty jesteś bardziej tak z tyłu, a już widzę, że bardzo szybko, że się tam przedostał. I idź już tam pas, żebyś już pilnuj kurczę wieży, żebym ja nie mógł nic podłożyć. Bo żeby nie było potem, że to ja tam coś dałem. Jeżeli tam są nie te no, pieniądze, to znaczy, że ty je tam, ja nie lunatykowałeś, odebrałeś je z banku i... A, na pewno. Dobra, no ja jestem w wieży. Gdzie ty jesteś? Ja lecę do wieży. Aha, no to nie macie tu jeszcze. Dobra, stoję na polu, żeby nie było, że już coś tu podkładam. Przy marchewkach stoję. Mhm. Gdzie ty jesteś? Kurczę, no ileż można na ciebie czekać? Jestem już, lecę, biegnę. Bo mi się troszeczkę, że tak powiem, strony aha. Pomyliły. Okej.
Pomyliłem się stroną. Ale teraz, no i widzisz, ja tu jestem przed tobą, bo tobie się strony pomyliły i teraz będziesz mnie zarzucał, że to ja tutaj coś ci podkładam. No oczywiście. Ale ja jak nic zawsze nie podkładam. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy, uwaga. Chodź na górę zobaczyć. A idź pierwszy, żeby nie było, że coś podkładam. Na dół? No dobra, dajcie, możemy iść na dół sprawdzić. Chodź do tej twojej tajnej bazy. Pewnie tu coś masz. Ja jestem pewien, że ty masz te pieniądze tutaj, tylko wciskasz wszystkim kit, że ktoś ci ukradł pieniądze. Tak, jasne. No, na pewno, no zobacz, no szukaj. Dobra, przejdźmy tutaj, zobaczmy. Tutaj, tu nie ma, dobra. Tutaj tu nie ma. Tutaj jest dziura. O, pod łóżkiem jest jakaś, pod łóżkiem. O, faz, rozpiłem się tu. O kurde. No tak, bo ty tu spałeś u mnie pod łóżkiem. I co, słaby dalej nie graj Gears World? Oła, no nie wiem. Troszeczkę mocniejszy. Ale to było niesprawiedliwe, to był cios za plecy, ja nie mogłem się bronić w ogóle. Nie, to był przypadek generalnie. I co, tutaj też go nie ma, tutaj też ich nie ma. A poza tym to jest pana baza, ale tutaj, z tego co mi się wydaje. Gdzie, co? Gdzie jest moja baza? Przecież to jest twoja baza. A tutaj jest laboratorium moje, owszem, ale tam nic nie ma przecież. No, no więc dobra, no i dobra, idzie. Dobra, chodźmy zobaczyć na górę, zobaczmy zobaczyć na górę jeszcze. Bo ja to czuję po prostu, że pan wszystkich chce w ja konia też zrobić. Ja pana nogi. Pan... Dobra, no i co? Kurde, przecież ja się myję codziennie. Patrz co ja tu widzę, No i się wydało, no i się wydało. Wszystkich trolujesz, od samego początku. Jakie się wydało? Ty tu przyniosłeś też tapki złota i wszystkich w konia robisz. Patrz, wszystko co było w banku. Wszystko co było w banku. Ja to nie zakosił, wiem. Teraz miał wyrzuty sumienia i specjalnie to mi podrzucił, żeby teraz to na mnie zwalić. No typowo, Nie, patrz, tu jest jeszcze jakieś przejście po prostu. Dobra, co to jest? Ja idę po moje skorpiony. Co to jest? Co to jest? Niech pan tu nie otwiera. Ja idę po moje skorpiony. Co to jest? Koniec. Krzysio. Krzysio Junior, atakuj. Ała. Aha, mówię? Tutaj mają... Ała! No dobra, gdzie? No ale wydało się! Co się wydało? No, że skradniesz, że ukradłeś swoje pieniądze, swoje srebro z banku i z konia wszystkich robisz, wszystkich chcesz wcisnąć kit, że to ty, kurczę, zostałeś okradziony, a sam się okradłeś i teraz chcesz na litość brać ludzi, odszkodowanie pewnie chciałeś, co? Tak, a teraz niech pan posłucha, co pan mówi. No. To tak. Zaniosłem pieniądze do banku. No. Pan mi zarzuca, że wziąłem te pieniądze z banku. No, bo tak było. Zaniosłem je, żeby były bezpieczne. I pan mi zarzuca, że sam je ukradłem, żeby je tutaj przynieść, żeby znowu były niebezpieczne, tak? Tak. Aha, świetny pomysł. Ale no nie, pan na łeb, nie? Pan je tutaj przyniósł, bo tutaj jest pan ukryty. Tylko ja wiem o tym miejscu. Już więcej osób wie, ale nikt tutaj nie przychodzi. Ukryłem ale to tutaj, w tym więzieniu. Niżej. Nie. O więzieniu wiedzą, tutaj, o tej bazie nie wiedzą. No dobra, więc ale ukryłeś to tutaj, żeby nie było, że to, ty to tutaj przyniosłeś i chciałeś teraz odszkodowanie dostać od kogoś za to, że ci ukradli. Chciałeś pozwać bank do sądu, jak nic. Nie. Pan dobra. To ukradł. Dobra, słuchaj, powiem ci coś. Słuchaj mnie. Powiem ci, jaka jest prawda. No. To był troll. To ja te pieniądze tu przyniosłem. Kurde, ja uciekam! A co? Znikł! Wyszedł z serwera! Tak, został oszukany, że wyszedł z serwera! Dobra, słuchajcie, kochani widzowie, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam do Wojtka, zobaczcie jak on wykonywał zadanie na poprzednim odcinku, żeby znaleźć swoje srebro i prawie nic nie znalazł, a wszystko miał tutaj pod swoją chawirą. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia już jutro. Na razie, pa pa.